W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak szybko i skutecznie zjednoczyć północne i południowe Niemcy, rozpoczynając kampanię jako ta mała Brandenburgia, która zadziwiająco szybko podbije obszar nawet większy od imperialnych Niemiec. Nie, i nie będzie to gra pod dyplomatyczne jednoczenie. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Brandenburgia to kraj, w których w swoich ideach narodowych nie ma absolutnie nic, co by nam przyspieszyło podboje, ale jest to kraj niesamowicie mocny militarnie. Drzewko Brandenburgii również skupia się na przejęciu władzy w Niemczech militarnie i będę chciał to wykorzystać. No dobra, chociaż jest tutaj też mała część dyplomatyczna. To, co do mojej strategii jest niezmiernie tutaj nam potrzebne, to to, żeby Czechy miały na rywalu Polskę oraz Austrię jednocześnie. I nie ukrywam, do nagrania tego odcinka zainspirował mnie ten sprzed roku, gdzie widzę tutaj stworzenie Brandenburgii w 419, no tylko ten odcinek trwa do 1463, więc tak, no niezbyt. No ale zobaczymy, do którego roku mi się to uda. Na pewno będę tutaj stosował wszelkie sztuczki do zmniejszenia agresywnej ekspansji i do prowadzenia jak najbardziej optymalnych podbojów. No ale zaczynajmy naszą rozgrywkę. Po pierwsze, obrażamy Czechów i to bardzo. Jezu, gdzie to było? Insult! Wielki insult! I ta Czechy i Praga muszą zostać zniszczone. Następnie zajmijmy się naszymi przywilejami. I tutaj, jak widzicie, bardzo nietypowo biorę tylko Monarchy Points, odebrałem ziemię i biorę religijnych dyplomatów. Całą resztę będziemy rozdawali po pierwszych wojnach. Wykonuję też standardową sztuczkę na zrekrutowanie maksymalnej ilości wojska na pauzie, by podczas agendy mieć szansę na lepszych doradców. I w sumie udało się. Pójdziemy w doradcę militarnego na początek, bo teraz tylko wystarczy, że cofam tą rekrutację, mija dzień i dostajemy taniego doradcę. A cała reszta mojego dworu wygląda następująco. Wysyłamy też Royal Marriage do Austrii i za chwilę wyślemy do Polski. No tutaj to sojusz poleci od razu. Czekamy teraz do 30 listopada. Tak, 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 Hohenzollowie rządzą Brandenburgią. Nawet sprawdziłem, że dobrze, nie pomyliłem krajów z Burgundią tym razem. I raczej bierzemy to, że musimy rozbudować nasz własny system rządów. 30 listopada zaczynam przeglądanie, kogo będziemy brali na naszego rywala. Ogólnie polecam wybrać kraje, które albo nie mają sojuszników i można z nimi stoczyć szybko wojny, bo dzięki temu będziemy w stanie zrobić bardzo szybko upokorzenie rywala i dzięki temu dostajemy bardzo szybko nasze rozwinięcie z ery, zmniejszając agresywną ekspansję. W moim wypadku na pewno biorę Szczecin. Wolgast odpada, bo całkiem możliwe jest, że będzie szybko celem naszego podboju, więc nie chcę tutaj upokarzać rywala. No, jeżeli Brunswick bierze sojusz z Burgundią, to na pewno nie będzie naszym rywalem. Nie mamy szans z tym krajem. No okej, tak się to prezentuje. Kolejna sprawa to reforma naszej armii. Jak zwykle wywalamy totalnie kawalerię. Jest ona za droga i zbyt nieużyteczna na samym początku rozgrywki i możemy zamiast niej dorekrutować darmową kompanię. Jak i 1000 podstawowych armii. No i teraz musimy poczekać do 13 grudnia, żeby zawrzeć sojusz z Austrią i rozpocząć nasze pierwsze wojny. No dobra, moi władcy z tego co widzę są średni, ale mogą być. To co jest teraz jeszcze super ważne, to musimy spłacić część moich pożyczek od mieszczań, tak żebyśmy mieli 3. Nie możemy mieć w sumie więcej niż 3 pożyczki naraz, bo inaczej nie zajdzie nam event na Neumark. I kolejna bardzo ważna sprawa, jeżeli chcecie wykonać tą misję, ten ciąg misji tutaj, nie możecie zabić tego następcy tronu i nie może wam umrzeć. Ale z tego co widzę, w warunkach misji nie jest tutaj to ograniczone do eventu, więc możemy na przykład po prostu podbić tą prowincję za jakiś czas, wykonać tą misję i mieć te 5 lat na podbicie całej reszty w Szwabii. To są chyba te dwa regiony. A nie, przepraszam, to jest ta pomarańczowa kultura. I powiem wam szczerze, ja nawet tego nie chcę, więc pozbywam się naszego następcy tronu. Jeżeli popełnię tutaj błąd, możecie oczywiście dać mi znać w komentarzu. Wlatuje sojusz z Austrią i atakujemy Szczecin. I z tego co widzę, pozostali rywale niestety się pobunkrowali i raczej ich nie zaatakuje. No ale zrobię tutaj troszeczkę inny początek rozgrywki niż w większości poradników, ponieważ pierwszym krajem, który zaatakuje, potem będą Czechy i robimy na nich siatkę szpiegowską. No albo Wolgast, zobaczymy, bo to w sumie tutaj też zrobię roszczenia terytorialne. Dobra, czas rozbić szczecińską armię i zająć ten kraj do końca. A wygraną wojną pokazujemy naszą siłę i teraz tak, Show Strength da nam dokładnie to samo, co dałby nam Humiliate z ery, a więc warto jest go brać. Dodatkowo dostajemy 100 punktów każdego rodzaju, dlatego fajnie jest tutaj sobie to nafarmić na samym początku, no ale niestety za dużo sojuszów pobrały te inne kraje i ich nie ruszę, to nie będą już łatwe wojny. Następna wojna to z Wolgastem, zdobędziemy parę prowincji od nich.
Fate of Neumark. No i teraz tak, możemy zapłacić 100 golda i wiecie, dostać to, albo nie zapłacić. Myślę, że warto dostać dwie prowincje bez agresywnej ekspansji, więc jak najbardziej zapłacimy, ale tej misji jeszcze nie chcemy klikać. Przynajmniej jeszcze nie teraz. I teraz to czekanie, to wszystko przez ten sojusz z Gotlandią, no. No i cały Wolgast wpada do nas, co prawda dużo agresywnej ekspansji, no ale możemy sobie na to pozwolić, przynajmniej jeszcze w tym momencie. No i super, zobaczcie, zrobiliśmy to, 16 więcej ziemi, znaczy w sumie 11% ziemi dostaliśmy, więc bardzo dobrze. Teraz wykonujemy agendę i tak będą bunty. Dobra, a Show of Strength też sobie zostawimy na później, no bo nie ukrywam, że jak tylko dorośnie mój obecny następca, Paul von Hohenzollern 254, to on będzie rządził moim krajem i wtedy wezmę mu Traita Conqueror, który w sumie nie jest nam jakoś super potrzebny. A i oczywiście ja muszę głosować na Austrię. Ja nie chcę być cesarzem. Austria musi być cesarzem. Im będzie dłużej, tym lepiej dla nas. Nadal nie rozumiem, dlaczego mam ten modyfikator. Przecież mam roszczenie terytorialne, nie powinno być tego 1000. No ta wojna będzie co najmniej trudna o zdobycie tych prowincji czeskich, no ale zobaczymy, jak nam pójdzie. O, i cesarz jednak dołączy. No to już nie będzie trudna. W sumie wcale mnie to nie dziwi, że Polska żąda tych wszystkich terytoriów, w końcu to jest jej kultura. Ja zaznaczyłem niby przed wojną, że to wszystko to są prowincje mojego zainteresowania. Ale czy to wszystko dostanę? Oj, nie wiem. Byle dostać kopalnię złota w tej wojnie i prowincję z husycyzmem. To jest najważniejsze. I tutaj jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Robię siatkę szpiegowską na Czechy i za każdym razem, kiedy zostanę wykryty, obiecuję wam, że robię Alt F4, bo ja muszę mieć jak ją najwyższą. Bo zobaczcie, o ile agresywnej ekspansji redukuje nam siatka szpiegowska. Okej, to nawet dość ciekawy widok. Praga! 359 dni. Nie mogę powiedzieć, że zdobywałem ją rok. Ale naprawdę, ja teraz tylko siedzę i po prostu oblegam. Nic więcej nie robię. Muszę zdobyć jak najwięcej tych prowincji. No i super, cała czeska część Czech należy do mnie. W sumie więcej nie potrzebowałem. Teraz czas skupić się na wyjęciu sojuszników. Rozumiem, Polska, że są priorytety, ale może mi szczyścisz te bunty? Halo? A dobra, na Czechów lecę. Tak jak wy, moi widzowie, możecie lecieć na promocję na Enebie. Linki w opisie. Polecam, Lukas. Czechów, których armia zostaje totalnie rozbita pod Krakowem. No niestety, może jednak trzeba było nie podbijać Wolgastu, bo nie wezmę wszystkiego, co chcę. Niestety muszę zrezygnować z kopalni złota na rzecz prowincji z husycyzmem. Tylko poczekajmy do grudnia. Chociaż... Dobra, jednak 3 lat nie ma szans, żebym dał radę poczekać. Za szybko tą wojnę wypowiedziałem. Ewentualnie nie trzeba było toczyć wojny z Wolgastem. Trudno. Za 10 lat zaatakujemy Czechy jeszcze raz i więcej podbijemy. No więc tym razem biorę tylko tyle prowincji. No jako, że mam spy networku bardzo dużo, no to teraz poróbmy roszczenia terytorialne na inne prowincje czeskie, które kiedyś tam sobie zdobędziemy. A my szukajmy już nowych sojuszników, którzy pomogą nam za jakieś 10-15 lat pokonać Austrię i rozwiązać Imperium Świętego Romana. Rozbudujmy też Berlin, żeby to nie była taka wioska w tej okolicy. Głównie za punkty dyplomatyczne i militarne, ale oszczędnie, tak do 20 poziomu maksymalnie. No może więcej. Pierwszą reformę, którą biorę rządową, to w sumie podatki. Jest, udało mi się zawrzeć sojusz z Francją, w sumie teraz go zawieram. I tak, to jest jeden z najważniejszych krajów w procesie jednoczenia Niemiec. Alternatywą może być co prawda Burgundia, ale to już jak wolicie. No ja na razie nie miałem szans na Royal Mariage. No to będzie ciekawe bardzo. No i Burgundia rozpadła się, w sumie dla nas jest to najlepszy możliwy scenariusz. No chyba, żebym ja dostał Burgundię, no to wtedy nie. A w międzyczasie nasza dyplomacja poprawiała relacje z Austrią, Polską, Francją, z naszymi sojusznikami. Będę też poprawiał za chwilę relacje z elektorami, bo a nuż spróbuję wcześniej rozwiązać Holy Roman Empire, zobaczę. Agresywna ekspansja na razie bardzo powoli nam spada, bardzo powoli. Pierwsza idea, które biorę, to tutaj warto się zastanowić pomiędzy dwoma, albo szpiegowskimi, albo dyplomatycznymi na początek. Potem do pary to już zależy. Jeżeli brałbym dyplomatyczne, to potem dobrałbym automatycznie humanistyczne. Do szpiegowskich jeszcze się muszę zastanowić, ale tutaj na tym mi najbardziej zależy. Agresywna ekspansja, ale nie znaczy to, że to jest jedyny dobry perk w tych ideach. Oj, nie, nie, nie. Te idee są naprawdę przekoksane obecnie. Macie zwiększoną szybkość budowy siatki szpiegowskiej, a to samo, kiedy macie nabitą siatkę szpiegowską na 100% na jakimś kraju, obniżacie agresywną ekspansję o 30%. To jest bardzo dużo. Macie mniejszą szansę na zostanie wykrytym oraz oczywiście zmniejszona roczna korupcja. Bardzo mocny modyfikator i najlepszy modyfikator do łapania wasali. I to nam się zwłaszcza przyda po rozwiązaniu Holy Roman Empire. Vassalization Acceptance plus 15 to jest odpowiednik 5 punktów w dyplomatycznej reputacji i żadna inna idea aż tylu nie daje.
Jeżeli ktoś wam mówi, że to są słabe idee, to się bardzo grubo myli. W przypadku mojej rozgrywki zależy mi na tym, żeby jednak ten okres trwał jak najdłużej, więc chcemy opóźniać reformację na dłużej, ponieważ będziemy mieli zmniejszoną agresywną ekspansję. Co prawda alternatywą mogłoby być to, że przydałby mi się protestantyzm bardzo szybko, ale to już kto co woli. Myślę, że husycyzm nam wystarczy. No i okej, na razie jeszcze nie będziemy tutaj nawracali tej prowincji, ponieważ moim celem nie jest jej nawrócenie, tylko wywołanie odpowiednich buntów. Ale jakim cudem? Przecież separatyzm jest za wysoki. A, bo mam wciąż recent uprising i się źle liczy. Dobra, nieważne. Więc tutaj nie nawracamy, dopóki separatyzm nie będzie wynosił plus 5,5%. Dobra, zaczęłam się szkolić do kolejnej wojny z Czechami, dlatego buduję kolejną siatkę szpiegowską na nich. Nowy władca na tronie i chyba będziemy kontynuowali nasze dziedzictwo. I dobrze, proszę państwa, skoro mamy nowego władcę, to teraz sobie przypomniałem, że możemy zrobić pokaz naszej siły i nasz młody władca dostanie tytuł Conquerora. I w sumie fajnie, bo to przyspieszy mi teraz spadek separatyzmu. Czemu ten separatyzm wzrósł? A nie spadł! Czas na drugą rozgrywkę z Czechami. Ja tym razem zawołam tylko Polaków, raczej nie będziemy potrzebowali nikogo innego do... Wow! Wow! No dobra, średnie to jest, średnie. Chyba koniec mojego sojuszu z Austrią. No trudno. No i trzeba tylko tych sojuszników pobić, nie? A Czesi już lecą odbijać swoje prowincje, musimy ich powstrzymać przed tym. Jest! Wreszcie pierwsze rozwinięcie. Dobra, na razie mamy tyle koalicji. Poczekajmy, niech nam się nabije spine. Oh fuck! Zostałem cesarzem! Dobra, Alt F4. No i super, mamy husyckich zalotów. Wykonam też misję Imperial Ambition, bo dostajemy tutaj poprawianie relacji na 15 lat o 25%, a to dużo. Ale mam już dużo agresywnej ekspansji, więc niech sobie to nam spada jak najszybciej. I teraz już cesarz nie jest naszym sojusznikiem, więc bardzo opłaca mi się wziąć tą opcję, gdzie będę za każdą zdobytą prowincję dostawał Power Projection do końca gry. A z tej misji mam jakiś dziwny przywilej. Ej, to jest dobre, ja to biorę. Druga reforma, czyli trzecia reforma. Oczywiście bierzemy pieniążki. No i co najważniejsze, prowokujemy rewoltę husycką. W międzyczasie musimy pozbyć się czeskiej rewolty, która by zaraz się tutaj pojawiła. I te dwie rewolty by sobą toczyły walki, to jest bardzo złe. I lecimy potłumić też wszystkie inne przy okazji. Ej, tu mamy taką fajną decyzję. 3 stabilności. Ciekawe, co jest tańsze, czy w ten sposób. Co ci husyci odwalają, what the fuck? No i teraz mogę albo przyjąć husycyzm, co będzie mnie kosztowało 10% ziemi dla kleru, ale nie tracę stabilności i prestiżu. Nice! A, ale bonusów do nawracania też nie mam. Aha, ale jak adoptuję, to ja muszę teraz wszystko pokonać. O nie, bo zostali mi buntownicy. To chyba pierwsza opcja lepsza. No i dobra, jesteśmy husytami, 50% kraju mamy nawrócone, resztę będziemy musieli zrobić ręcznie. Ja zapomniałem, że misjonarzy nie opłacam, naprawdę. I teraz, dlaczego chciałem brać husycyzm? Powód jest bardzo łatwy, dla pacyfizmu. I nie jest to religia lepsza od protestantyzmu, więc jak tylko pojawi się protestantyzm, przechodzimy na niego. No to teraz zajmijmy się rozwiązaniem imperium. Ładnie Polska, ładnie zajęła Moskwę. No a teraz... opuszczam imperium, co spowodowało, że cesarz stracił cały autorytet. Tak, wiem, że jedna pozycja elektora jest wolna, ale nieważne. Bo teraz atakujemy imperium przy pomocy Francji i Polski. I z tego co pamiętam, cesarz nie może nadać tytułu elektora, kiedy toczy wojnę. A jak się mylę, to mam oczywiście kopię save'a. Ej, ja straciłem jakąś reformę mojego kraju? Ale że co? Czy ktoś mi powie, dlaczego Czechów nie ma w tej wojnie? Co tu się wydarzyło? Mieli być w tej wojnie! No, ta wojna jest naprawdę, naprawdę duża. Raczej jej nie wygram. I nie wzywajcie pomniejszych księstw do tej wojny. To jest bez sensu totalnie. Bo rozbijam mniejsze armie w okolicy, a te mniejsze kraje, które są tutaj, nie podbijamy. Bierzemy tylko wojenne reparacje. Nasze wojska już przybyły pod Wiedeń, od razu ostrzeliwujemy i czekamy na jego zdobycie. Albo czekaj, bo wzięcie religijnych nie byłoby głupie. W sumie polityki nie mamy fajnej, ale dostajemy to casus belli, a to casus belli obniża nam agresywną ekspansję o 25%. O, Wiedeń, o jak miło. Potrzebuję pieniędzy, więc dziękuję. Ja nie zdobyłem stolicy Czech? Ej, przed chwilą tu mieli. No i proszę państwa, rozwiązujemy imperium. Trochę późno, ale lepiej tak niż wcale. Wow. Dlaczego rozwiązanie imperium jest tak ważne? Bo obniżamy zdobywaną agresywną ekspansję w rejonie Hre o 30%? No dobra, bardzo źle to wygląda, bo Francja już upada, więc szczerze mówiąc, ja zawieram biały pokój. Ale straty! I tak było warto. Teraz muszę uporządkować sprawy naszych dyplomatycznych relacji, bo mam ich trochę za dużo. No i zobaczcie, mogę mieć tutaj wasala, niedużo brakuje. No i niestety najgorzej mam z Royal Mariażami, bo w dwóch przypadkach nie mogłem ich uniknąć. Potrzebowałem ich do zawarcia sojuszu. Nową formę rządu wziąłem elekcyjną monarchię. Jeszcze z tym nie grałem, więc przetestuję sobie. I
i poprzez szantaż wasalizujemy pierwszy kraj, cztery prowincje w tym regionie. To jest bardzo duża oszczędność agresywnej ekspansji i to jest kolejny powód, dlaczego warto jak najszybciej rozwiązać imperium. Dodatkowo te nacje są małe, więc będę płacił niecałe 100 punktów przy ich integracji co 10 lat, więc nie jest to jakieś kłopotliwe. Oczywiście w międzyczasie możemy spokojnie toczyć jakieś wojny, najlepiej lecąc już naszymi misjami, żeby mieć roszczenia terytorialne. Ach, ta Francja już zaczyna atakować w księstwach, zawsze tak jest. No ale tym razem jakoś wybitnie szybko. Chociaż powiem szczerze, wolę podbijać prowincje od Francji niż te wszystkie małe, które tutaj są. Musiałem zaatakować Zakon Krzyżacki i Magdeburg, żeby Polacy po prostu ich nie zaatakowali. Z Polską w tym momencie jeszcze robi curry favors. Podbiję dopiero całe Prusy w momencie, kiedy będę miał 90 punktów trusta z Polakami. Wtedy się nie wkurzą, kiedy będę posiadał te wszystkie terytoria. Ale ich gromie, ale ich gromie. No nie ukrywam, bardzo pożądana cecha na władcy. I piękna rzeź. Nie, Polska mi ukradła. Ej, ale czemu chcą tych prowincji? What the fuck? No nieważne, my tak czy siak stajemy się wreszcie królestwem, więc poprawimy relacje z Polakami, trudno. Może trzeba mieć teraz 100 trusta. Wiem, że na pewno nie powinni mieć roszczeń, znaczy pretensji o te terytoria. Dobra, agresywna ekspansja sprawia nam o prawie 4 punkty rocznie. Ładnie. Szykuję się też do wojny z Lubeką, do tego buduję siatkę szpiegowską. No i będę chciał dużo tych krajów z tego regionu popodbijać, więc w sumie na Hamburg też zróbmy roszczenia. I oczywiście pamiętamy o autonomii, żeby wszędzie ją zmniejszać. Autonomia to największy wróg w tej grze. Jej, rozbudowaliśmy Berlin. Wow, ale nagroda. No ale możemy teraz dostać jakichś Junkerów. Dobra, zrekrutowałem armię najemną, bo jednak mam duże problemy z manpowerem. To nie jest taki build pod manpower. No i teraz dorekrutowuję do niej armaty, przyczepię i będziemy zaraz atakowali ligę. A w zasadzie to byłą ligę. To może być ciekawa wojna. No come on! No i kończymy moją wojnę z Lubeką. Była nudna, dużo oblegania. Zdobywam dla siebie Lubekę oraz wypuszczam Mecklenburg, który stanie się pewnie za chwilę moim wasalem. No oczywiście. Miło. A my możemy teraz dalej atakować. Dobra, a ziemię przekazałem wasalom, bo muszę zbierać punkty administracyjne, żeby jednak rozwinąć ideę do końca. I w zasadzie to, co jest jeszcze super ważne, to żeby zmienić teraz, żeby wszędzie tutaj ci wasale przekazywali dalej mi handel. Ale jak to tylko 32%? Co tu się wydarzyło? Konfiskacja ziemi w Rupinie. No, nie będę narzekał. No więc, tak czy siak przenoszę handel do właśnie regionu Lubeki. Tu będziemy go zbierali. Wszystko jedno do jakiej prowincji. No dobra, nie wygląda to źle. Rozwiniemy zaraz centra i będziemy działali. Dobra, dalsze moje podboje muszą lecieć tutaj w kierunku Westfalii. Możliwe, że Munster uda mi się zdobyć pokojowo na wasala. Super, nowe ziemie, a ja tutaj podatków nie zbieram. Jak to tak? No i mamy to. Munster staje się naszym wasalem kolejnym. No i zadam też kolejnych dwóch. I z tego co widzę, mam dużo potencjalnych wasali w południowych Niemczech. Bardzo niedużo mi brakuje do tego, żeby byli moimi wasalami. No zobacz, na przykład Turingia praktycznie się zgadza, ale wracanie naszych prowincji bardzo szybko przebiega. Ach, i oczywiście musiało coś się wydarzyć złego. Tu mam bardzo fajną sytuację, że Bawaria bardzo szybko się jednoczy. Co prawda jeszcze jest Landshut, ale on powinien zaraz stworzyć nam Bawarię. Wtedy ona zacznie dalej tutaj podbijać. Ja będę miał tak naprawdę jedną, dwie wojny do stoczenia. Najgorsze w tym regionie jest to, że tu jest bardzo dużo małych państwek i póki ich jest to aż tak dużo, to bardzo łatwo jest tutaj o zawiązanie się jakiejś głupiej koalicji, która będzie nam utrudniała dalsze podboje, ale jesteśmy już blisko, szczerze mówiąc, podbicia tego wszystkiego. Na południu została Austria, Landschluss, Szwajcaria się chyba nie liczy. No dobra, liczy się, ale trudno, no Szwajcarii nie będzie. Wiecie, neutralny kraj i tak dalej. No i w sumie Turingia zgadza się być naszym wasalem. Liczyłem na to, a nie ukrywam, duży kawałek ziemi właśnie dostaliśmy. I zaczynamy dalsze wojny w kierunku jednoczenia West. Chociaż nie, poczekam. Unification of Berlin. Ej, ładnie to brzmi. Czekajcie, zmieniają nazwę Berlina na Berlin? Ma to sens. Zresztą zobaczcie, jaka jest różnica pomiędzy południowymi Niemcami, gdzie mam 2 agresywne ekspansji, a północnymi, gdzie mam 43, jak tak patrzę, 26. Odległość robi różnicę i drobne różnice w kulturze. Chociaż nie, no jakie drobne różnice w kulturze? Tutaj nie ma żadnej różnicy w kulturze, bo to jest moja grupa kulturowa. O nie, protestancka reformacja to bardzo dobrze dla... Czekaj. Z husycyzmu nie mogę przejść na inną religię? O, to jest nowość dla mnie. No i zobaczcie, zrobiłem ideę religijne, bo masz 75% agresywnej ekspansji za podbijanie prowincji. Niestety dotyczy to tylko i wyłącznie waszego głównego celu. Nawet jeżeli wezwiecie Brunswick, to 75% już tego kraju nie dotyczy. Tu będziecie mieli dalej 100%. Uwielbiam ten pacyfizm czeski. Tuż przed wojną znika, jest wojna i znowu go załączamy. Strasznie szybko giną mi generałowie, naprawdę. Tylko rekrutuję nowego generała i on natychmiast umiera. Nie wiem o co chodzi. Brunswick znika. Ciekawe, ile by kosztował bez tych wszystkich zmniejszaczy. I tak samo
samo były elektor. Nikogo nie obchodzi. Ale po co mnie wzywasz Polska do tych Czech? To są dwie prowincje na krzyż, bez sojusznika, no po co? Dobra, to w międzyczasie podbiję całą resztę Westfalii. Odpalę też już złotą erę, żeby zmniejszyć sobie koszty zarówno zdobywania nowych prowincji, jak i teraz nadgonienie technologii administracyjnej. Dobra, a nasze podboje Westfalii dobiegły końca, nasz władca się rozwija. Tak, widzicie, wszedł mi na tron Walezy, więc kto wie, może kiedyś jakaś unia. No i w zasadzie większość tych prowincji już ma, muszę jeszcze tylko 3-4 zdobyć więcej. Dobra, jako że już mam coraz więcej manpowera i ładny jego zapas, no to zaczynam poprawiać moje staki armii już do rozpiętości pierwszej linii 26 armat, co powinno znacząco przyspieszyć nasze obleganie i w sumie na tym powinno mi jak najbardziej tutaj zależeć. W sumie ta armia tu jest niepotrzebna, bo do najemników dorzucę znowu armaty. No i tak stojąc, oblegając, tracę 260 manpowera na miesiąc, czyli wychodzę na zero. No dobra, na lekki plus, wiem, matematyka trudna rzecz u mnie. No ale ładnie, teraz już wystarczającą liczbę punktów mam, żeby to wszystko zacząć podbijać. I szczerze mówiąc, chyba czas na to. I z tego, co widzę już tak, wyciągając wnioski z tej kampanii, to na pewno trzeba było szybciej Czechów zaatakować i szybciej zmienić się na husycyzm. To bardzo dużo daje. W tym momencie agresywna ekspansja spada mi z prędkością prawie 4 punktów na rok. A to wszystko dzięki temu modyfikatorowi. Czekaj, Royal Mariaże na to wpływają? Kolonializm wprowadzam w Lubece, co prawda nie jest to najlepsze miejsce do jego wprowadzania, ale tutaj najszybciej mi się rozprzestrzeni. Po prostu jest tutaj dużo wysokopoziomowych prowincji. O, Bawaria powstała, jak miło. Czas na troszeczkę większą wojenkę, gdzie zobaczcie, ile księstw zniknie z mapy. Każde te, które wezwę osobno, te whitepisujemy, bo po prostu do nich dostępu nie będę miał. Tutaj wybaczcie też, że tak za bardzo nie pokazuję tych podbojów, ale one naprawdę są większe. W większości wypadków bardzo, bardzo nudne, bo tylko lecę moją armią na fortecę, ostrzeliwuję ją, bądź też i nie, i następnie idę na kolejną fortecę, i na kolejną fortecę. Nie ma żadnych bitew. Serio, mam wrażenie, że te 3-4 lata temu w tej Europce było dużo więcej bitew. Nie wiem, czy to jest moje wrażenie poprzez lata, tak jak już gram te prawie 8 lat w tą grę, czy jednak nie. Dajcie mi znać w komentarzu, co myślicie. Ta Bawaria to trochę wojowniczy kraj. Dobra, większość tych krajów to są malutkie kraje po 5-6 tysięcy wojska. Nie musimy się już przejmować agresywną ekspansją u nich w ogóle. To, gdzie się muszę przejmować agresywną ekspansją, to u włoskich krajów. Dlatego taka Wenecja, która jest duża, musimy z nią poprawić relacje. To ma unię pod Francją. Musimy poprawić też relacje z papieżem, żeby nam nie wszedł w potencjalną koalicję. I Szwajcaria. Czy ja będę podbijał Szwajcarię? No, ale tutaj już koalicje mogą mi wejść takie kraje jak Austria oraz Bawaria. Więc najlepiej mieć możliwość wypowiedzenia im wojny, na przykład stworzenia jakiegoś okresu pokoju. Co też będę za chwilę robił, że pewnie Austriaków jeszcze nie chcę podbijać, bo to jest duży kraj, chcę go zostawić na sam koniec, więc pewnie zaraz toczymy wojnę z Austrią i ma ona 31 tysięcy wojska, więc jak najbardziej może mi wejść w koalicję, więc warto jest ją wcześniej zaorać. O, tym bardziej, że ma sojusz z Bawarią, więc trzeba zakończyć ten sojusz. No dobra, tragicznie to nie wygląda. No i koalicja zaczyna się zawiązywać, ale tutaj jak mówię, to są takie mniejsze państewka, więc jak tylko skończy toczyć wojnę, to pewnie się ta koalicja skończy. No a jak nie, to też mam łatwy sposób na jej zresetowanie. Budujemy teraz bardzo dużo sądów, ale trochę sobie pieniędzy zostawię. Chociaż na Austrię mam pewien plan, ale to zobaczycie. Jak ja mogłem zapomnieć o słynnym sojuszu z kebabem? O nie, niemiecki kebab jest najlepszy przecież. No dobra, liczyłem, że wypuszczę inne dwa kraje, no ale niestety wojna Osmana z Austrią trwa. Dlatego pokój kończę następująco. Wypuszczam Morawy oraz Tyrol, które za chwilę uczynię moim wasalem. O Jezu, naprawdę? No, w pewnym momencie będą moim wasalem, więc bierzemy sojusz. O, te na pewno będą. I powiem szczerze, ja w Niemczech zawsze mam problem, żeby zrobić tutaj jakiś większy dochód, więc jeżeli macie jakieś też tipy odnośnie tego, jak budować gospodarkę Niemiec, na czym się tu skupić, gdzie przesyłać handel i jak to mogę ulepszyć wszystko, to piszcie mi śmiało. Zajęliśmy ostatnie prowincje z księstwa Klewsów, więc teraz lecimy dalej, co daje mi kolejne roszczenia terytorialne do... Serio? Tylko tych 3 prowincji? Naprawdę? Więc niestety nie pozostaje mi nic innego, jak tylko to wszystko podbić. Serio, reformacja w samym środku mojego przyszłego imperium. Tego nie mam wyboru, atakuję! Widzicie, jestem bardzo pokojowym krajem. Oni mnie wszyscy po prostu zmuszają. Oh my god, ile tutaj fortec jest w tej okolicy. Trzeba to wszystko pokasować. Dobra, zmniejszmy teraz otrzymywaną agresywną ekspansję i dostajemy teraz roszczenia do całego regionu północnych i południowych Niemiec. Potrzebuję? Ilu? 100 prowincji? Okej, okay. Jeszcze brakuje mi 9. Oh my god, jak ja zrąbałem. Ja cały czas myślałem, że ta misja, nie wiem jak ja to czytałem, to jest podbój Szwabii, a to jest podbój Frankonii, którą w zasadzie mam. Lukas, zacznij
ty czytać wreszcie. Zacznij ty czytać wreszcie ze zrozumieniem. No i żeby pozbyć się centrum religijnego, to wymuszam zmianę religii na Frankfurcie. Dopiero potem go podbiję. No i Tyrol staje się naszym wasalem, a my rozpoczynamy podbój Bawarii przy pomocy Polski. Chociaż szczerze mówiąc nie wiem, po co ją wezwałem. Przecież to tylko jeden kraj. Nie no, ta gra mnie podpuszcza. No bo zobaczcie, co to jest. A, on musi wejść na tron za 8 lat. No to prawie. Ale jesteśmy blisko przyjęcia. Pierwsze rozwinięcie z ery wzięte, wojny religijne. Te husyckie Niemcy trochę mnie przerażają. Dobra, i specjalnie teraz czekałem, żeby wziąć jeden z najpotężniejszych perków, który ma husycyzm, czyli właśnie Warscore Course versus Other Religion. Ale serio, 1% mi brakuje? Nie! Fajnie! Węgry wypowiedziały wojnę, niepodległość. Ciekawe. Tak samo jak ciekawe jest to, że chyba nie było Iberian Weddingu. Wow! No i dobra, podbijam wszystko oprócz Salzburga. Liczę na to, że Austria go sobie tam weźmie kiedyś. A jak nie, to będziemy mieli długi okres pokoju. Ale co ważniejsze, stajemy się właśnie niemieckim imperium. I wszystkie te kultury stają się u nas akceptowalne. Może wreszcie pieniądz zacznie płynąć. No to wojska szwajcarskie nie podobają mi się, że mają mi zdobyć tą fortecę. Trzeba się obronić. Ej, jakim cudem ja ich biję? A tym bardziej, że nie mam jakiejś dobrej armii. Ale armaty robią swoje. Aha, Anglia w koalicji to akurat źle. No udało nam się stworzyć niemiecką federację. Czy konfederację? Nie wiem, ale udało się. Dobra, teraz zajmijmy się buntownikami. Będę ich spełnił wszystkich po kolei, żeby mieć dłuższy spokój. I zajmę się gospodarką, bo głupio przyznać, ale wiecie, taką malutką Polską potrafiłem już wyciągać w tym okresie około 150 golda. A tu Niemcy prawie całe. Ile? 290. I w sumie jak są te czerwone forty, to jakoś łatwiej mi zauważyć, gdzie jest ich za dużo. A tak naprawdę tylko tu. Dobra, zbliżam się do Kappa Gaveringu, więc muszę niestety zmniejszyć mój development. Palę wszystkie prowincje, które dadzą nam dość sporo pieniędzy. To pozwoli mi nadrobić moją ekonomię również, pod względem oczywiście produkcji handlu. Spalenie całych Niemiec, 3500 golda. Wow! No i pięknie, 140 Gaveringu mniej. Ale serio, Polska do wojny z Osmanem nie wołać teraz. To nie jest dobry moment. Ale kim ja jestem, żeby zostawić mojego polskiego sojusznika w samotności? Polska, masz ty jeszcze jakichś sojuszników? Najgorsze jest to, że my w międzyczasie musimy dokonać inwazji na Austrię, bo inaczej nam wejdzie w koalicję i będzie znacznie ciężej. To wiecie, my może tak w tej wojnie pomożemy po niemiecku, nie? No, zachodnia część Austrii do mnie trafia, wypuszczam też Styrię, którą zaraz będziemy czynili naszym wasalem, a reszta za bardzo mnie nie interesuje. W sumie pamiętajcie, że save'y z tych kampanii moich są dostępne dla wspierających na Discordzie. I takie do was pytanie, bo wiem, że niektórzy z was też przechodzą sobie te kampanie tak samo jak ja. Dajcie mi znać, w którym roku wam się udało, czy poszliście najpierw w Czechy, zaatakowaliście, zmieniliście religię. W którym roku udało wam się zjednoczyć Niemcy? Bo w sumie mi praktycznie już się udało. Nie wiem, czy Salzburg liczy się do Niemiec, czy nie. Bo na Wikipedii pisze, że to Austria była. O nie, Moskale dołączyli do tej wojny. I powiem szczerze, reforma militarna u nas, to tutaj bardzo ciekawie wykonają General War Commissaries. I może je wezmę, bo to takie dość unikalne. No dobra, żeby je było, Polski też troszeczkę bronię, ale tylko troszeczkę. Raczej nie widzę szans, żebyśmy to wygrali. Polska już się poddaje. No nie ukrywam, te bitwy z Osmanem są mega krwawe. Dajemy radę, ale to są gigantyczne straty. Ja nie mam manpowera do takiej wojny. Ale wygrywam. No i wojnę przegraliśmy, chociaż straty były porównywalne. I Polska straciła część Mołdawii. Nie jest tak źle. Jestem gotów na takie poświęcenie Polski. Naprawdę, dopiero w tym momencie kościół anglikański się pojawił. Kurka, w tych Niemczech to same kościoły, nie ma żadnych ekonomicznych monumentów, które by mi jakkolwiek tutaj mogły pomóc. Oh my god, i przeglądanie tych wszystkich żółtych prowincji i patrzenie, co tam mogę zbudować. Nie! No ale zobaczcie, Tyrol zjedzony i nasze granice, jakie piękne. Nie powiedziałbym, że udało mi się idealnie otworzyć tych granic, no ale I'm noob. Ale bardzo dużo mamy tego już podbite. I muszę przyznać, że mam wrażenie, że Czechami szłoby to zrobić lepiej. I to, co mnie niezmiernie ciekawi, w jakiej pupie będę, jak zmienię się w Prusy. W dzisiejszym odcinku zobaczyliście szybki sposób na zjednoczenie Niemiec, a w tym odcinku z Polski pokazuję, jak Polską zdobyć kontrolę nad całymi Bałkanami, co stanowi najlepszą strategię otwarcia tego kraju do podboju świata.